Cześć i czołem. Dzisiaj zapowiadany już wcześniej mój mały test wielkich grodziszy. Nie będzie to jeden grodzisz, a dwa. I w zasadzie każdy z tych dwóch grodziszy będzie w podwójnym wydaniu. Mówię oczywiście o tegorocznych medalistach. O złotym medaliście, o brązowym medaliście konkursu European Beer Star w kategorii grodziskie. Przyjrzymy się wszystkim czterem piwom, zobaczymy, jak każdy z nich smakuje, jak wypadają w porównaniu i między sobą. A więc krótkie intro i lecimy z materiałem. W tym roku po raz pierwszy na największym europejskim konkursie piw, czyli na wspomnianym w intrze European Beer Starze, sędziowano piwa w kategorii grodziskie. Była kategoria poświęcona nie lekkim piwom dymionym, tylko właśnie stricte piwu grodziskiemu. No i oczywiście w tej kategorii mamy się czym pochwalić, bo w końcu piwo grodziskie, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, którzy jeszcze nie mieli okazji spotkać się z tym stylem, to jest jedyny styl, który wywodzi się z Polski. Oczywiście z Wielkopolski, z browaru w Grodzisku Wielkopolskim, siema Sabro. I jest to tak naprawdę nasza wielka, wielka duma narodowa, powinna być moim zdaniem. Piwo, które było bardzo popularne, ale które zostało niestety w pewnym momencie zaorane. Na szczęście browar Fortuna wskrzesił browar w Grodzisku. No i teraz mamy, moi drodzy, czym się pochwalić. No i jeszcze krótko, czym w zasadzie jest piwo grodziskie. Nazywane jest piwnym szampanem ze względu na dość duże wysycenie. Jest to piwo oczywiście przygotowane w oparciu o sód pszeniczny wędzony drewnem dębowym. Do jego uważenia w zasadzie fermentacji winno stosować oryginalne drożdże grodziskie. Jest to piwo na pewno lekkie, bo ma około 4% alkoholu. Na pewno jest bardzo orzeźwiające, bardzo pijalne, te nuty dymne będą w nim zauważalne. No i wydaje mi się, że jako Polacy sobie świetnie z tym piwem radzimy, no bo w końcu jest to nasz rodzimy styl piwny. No i świetnie. Konkurs European Beer Star, duża impreza, prestiżowa i w tym roku też udało nam się trochę medali stamtąd przywieźć, nie tylko dwa medale dla piw grodziskich, ale także browar Amber zdobył brąz za swojego granda w kategorii Strong Porter. Brąz poleciał do gdańskiej browarni, do browaru restauracyjnego za złoto browarni w kategorii New Lager Style. No i trzech kumpli zdobył srebro za porter bałtycki wędzony w kategorii Strong Smoke Beer. Ale nie o samym konkursie, nie o nagrodach w tym konkursie będziemy dzisiaj mówić, ale o piwie grodziskim. No bo właśnie, piwo grodziskie, dwa medale dla nas, brąz dla piwa w stylu grodziskim i tutaj bardzo, bardzo gruba kooperacja, bo piwo zostało uważone w browarze Nieczajna pod Poznaniem w kooperacji z browarem Showpiw, browar kontraktowy, z samymi craftami, pozdrawiam ekipę, czyli Multitap z Warszawy, Smaki Piwa i Arecki bez bloga. Także gruba impreza i to jest pierwsza informacja. No i no, piwo grodziskie, jak to piwo grodziskie, z Grodziska, wiadomo. Tutaj złoto powędrowało za tę recepturę. No i ja się tym dzisiejszym testem trochę jaram, bo wszystko zaczęło się dzięki uprzejmości Łukasza Szymańskiego, znanego w szerszych kręgach jako sesyjny suseł, który podarował mi, słuchajcie, jedną z ostatnich butelek grodzisza, tego brązowego, medalowego, z warki, która poleciała na konkurs. Przypuszczam, że już mało kto tę butelkę posiada, więc mam jedną taką butelkę. No i Marek, współwłaściciel browaru, podesłał mi świeżutką warkę, która premierowała na poznańskich targach piwnych parę tygodni temu, więc sobie porównamy świeżą warkę z tą konkursową. No i tak sobie pomyślałem, że skoro
mam dostęp do takiego zestawu, to dlaczego nie odezwać się do Marcina Ostajewskiego, nie powiedzieć mu, że kręcę taki materiał i chciałbym dokładnie takie samo zestawienie zrobić z ich medalowym piwem gruziskim. Marcin się zgodził, powiedział, że jasne, nie ma problemu, jak tylko znajdę warkę referencyjną, to mi podeślę i faktycznie mam warkę konkursową i świeżą warkę, która niedawno wyleciała z browaru. Będziemy sobie oczywiście o tym piwie jeszcze trochę opowiadać. Mi też w Poznaniu udało się zdobyć, proszę bardzo, zobaczcie, taki oryginalny, limitowany kielich do Grodzisza. W takim kielichu winno się pić piwo grodziskie. Faktycznie smakuje fantastycznie, ja już testowałem. No ale mam tylko jeden taki kielich. Nie mam czterech, a fajnie byłoby zrobić takie porównanie. No, zobaczymy, jak z ostrzem się próbujemy innej formy ostrzem. Żeby porównać mniej więcej w tych samych szkłach, więc przygotowałem sobie tego typu szkiełka. Dobrze. Zacznijmy od brązowych medalistów. Już wam pokazuję etykietę. Stylizowana na tę oryginalną, jeżeli chodzi o barwy. Nie jest oczywiście napisane piwo grodziskie. Piwo grodziskie na ten moment, ta nazwa przysługuje tylko piwom ważonym w browarze w Grodzisku. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Co tutaj mamy? Ekstrakt 7,7 stopnia Plato, alkohol 3,2% objętości, składniki to woda, sód pszenny, dymiony, chmiel tomyski. Właśnie zapomniałem dodać, że oryginalne grodziskie to jest także piwo ważone z chmielem tomyskim. Drożdże, karuk. Wyprodukowano w browarze Nieczajna, oczywiście w Nieczajnie. Ja już mam etykietę Tak, to jest warka konkursowa do 17 grudnia 2023. No bo nie wiem do kiedy, bo dostałem, słuchajcie, butelki jeszcze przed tym, jak na browar trafiły stosowne etykiety i mam ze starą datą ważności. Ale to zupełnie nie ma znaczenia, sobie tutaj oznaczyłem, która jest warką konkursową i to jest ta właśnie, tak jak wspomniałem, do 17 grudnia 2023. No i jak na piwo grodziskie, refermentowane w butelce. Ta data 17 grudnia jest tutaj nie bez kozery, nagrywam to 8 grudnia w piątek. Jak widzieliście, otwarłem i już szybko piwo podleciało do butelki, do szyjki. Świeża warka, od razu otworzymy. Wracając jeszcze do wyznaczników stylu, kapsel czarny, bez żadnych udziwnień, w cudzysłowie oczywiście. Piwo powinno być klarowne. Dobrze, czyli tutaj mam w Silesia Beer Feście warkę konkursową. W warszawskim festiwalu piwa mam warkę najświeższą. No i warka konkursowa na Wizus. Piana się zbudowała piękna, powinna. Drobny pęcherz, piwo jest klarowne. W tej świeżej warce no jest lekkie zamglenie, więc powiedziałbym, że tutaj troszeczkę poza stylem. Plus ta piana nie zbudowała się jakaś szalona. Więc kwestia, przypuszczam, że jeszcze popracowania w butelce. No cóż, powąchajmy. No pięknie pachnie to piwo z tej warki konkursowej. Czuć piękny dym dębowy. Gdzieś tam jakaś delikatna owocowość się przebija. Ale taka bardzo, bardzo, bardzo subtelna. Wyraźna słodowość, to no, no piwo aż tym dymem, tym słodem, no pięknie pachnie, pięknie pachnie. Porównajmy sobie świeżą warkę. I tutaj wędzonka wychodzi zdecydowanie na pierwszy plan. Jakieś źnuty też ziołowe, jakaś tam delikatna estrowość taka minimalna jest. Ale tutaj dymność opada.
świeżej warce jest zdecydowanie wyżej i to by się zgadzało, dlatego że nuty dymu też dość wyraźnie z czasem uciekają z piwa, ale dalej jest to wyczuwalne. Jest to, czego się spodziewałem. Piwo jest bardzo rześkie, bardzo lekkie, bardzo pijalne. O, Sabro tutaj mi za kadrem próbuje się do bluzy dobrać. Pani kapitan próbuje go ogarnąć. Fajna goryczka jest w tym piwie. Tutaj muszę zaznaczyć, że jest umiarkowana w stronę wysokiej. Dobrze, pani kapitan jest proszona o zajęcie się pieseczkiem, bo pieseczek zaczyna chcieć do piwka, jak widzieliście. No. Czekajcie, czy ja nie pomyliłem butelek. Panie, dobrze. W każdym razie rzeźko, gorzko, chmielowo, słodowo, jest piękna wędzonka. W świeżej warce? Odczucia są bardzo podobne. Mimo, że ona nie jest super klarowna, tak te fenole dymione wgryzają się na bardzo wysoki poziom. Jak widzicie, tutaj piana cały czas próbuje wyskoczyć nam z tej, muszę sobie sprawdzać, parki. Konkursowej. Ja panią kapitan poproszę o przyniesienie dwóch małych szkieł, bo mam wątpliwości, czy ja to dobrze nalałem, czy ja sobie tych piw nie zmieszałem. Tak to jest, słuchajcie, w piątek o godzinie 19:51, kiedy człowiek jest po całym tygodniu. Mam wrażenie, że coś się tutaj mi pomieszało. Na szczęście jeszcze mam trochę tego piwa i jeszcze raz to okaźnie. Tak, zmęczenie wjechało. Ale na szczęście nie ma tego złego. Dwa podobne szkła. Czy przepukane? Poproszę o przepukanie, moi drodzy. Tak to właśnie jest nagrywać na zmęczeniu. Ale obiecałem wam, że ten test pojawi się w nadchodzącym tygodniu, więc tego słowa chcę dotrzymać i chciałbym wypuścić, no bo jednak piwo grodzickie zajmuje specjalne miejsce w moim serduszku, nie tylko ze względu na to, że to jest jedyny styl dostępny w Polsce, no ale że też bardzo, bardzo, bardzo lubię. Dziękuję bardzo, więc będzie śmiesznie, jeszcze raz replay. Czarne, czyli do szkła z golemem trafia warka świeżutka. Może jednak się nie pomyliłem, tylko mnie to zamglenie świeżej, w konkursowej zmyliło. Nie wiem, są jakieś teraz zmętnione, ale pewnie dlatego, że po prostu drożdże się wyzbrały. To jest warka konkursowa. Dobra, te same odczucia, smak. No co, wolno mi. Dobra, chyba jednak się nie pomyliłem, ale zawsze lepiej to sprawdzić. Więc podsumowując, faktycznie różnią się na tym etapie te warki. Warka świeża jest bardziej dymna, zdecydowanie więcej fenoli tam tych dymionych się znajduje. Lepiej poukładana troszeczkę jest dla mnie ta warka konkursowa. Bardziej gorzka jest świeża warka, ale dalej mega, mega przyjemna. Oba piwa naprawdę świetne. Nie dziwię się, że zdobyły medal. Wielbiciele goryczki będą, słuchajcie, zadowoleni, bo naprawdę tutaj ta goryczka jest konkretna. Konkretna. Uff, dobrze, uporaliśmy się z tym tematem. Troszkę łatwiej mi będzie co nieco powiedzieć o, w sensie rozróżnić
piwo grodziskie, piwo z Grodziska, bo tutaj już pewne różnice na etykiecie są. Złoto w kategorii grodziskie na European Beer Star zdobył browar z Grodziska za swoje piwo grodziskie. To z jednej strony nie powinno dziwić, ale trzeba pamiętać, że no różnie może być. Natomiast ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. W ogóle browar w Grodzisku mocno postawił na propagowanie piwa grodziskiego na arenie międzynarodowej, czego dowodem jest chociażby ta ulotka napisana w języku angielskim, która, jak się domyślam, była obecna z browarem Grodzisk na European Beer Star, na Braubeviale. Jest to bardzo fajna ulotka, zawierająca informacje najważniejsze o piwie z Grodziska, na temat tego, że powinno to być piwo oparte o oryginalną wodę w Grodzisku, o drożdże grodziskie, o właśnie sód pszeniczny wędzony drewnem dębowym i o polski chmiel Tomyski. I to raz, także fajnie opisany temat. Dwa, są statystyki, w sensie jest opis tego, jak to piwo, jakie piwo powinno mieć, jaką powinno mieć charakterystykę. Proszę bardzo. A powinno mieć od 7 do 8 stopni plato. Jako original gravity, czyli ekstrakt początkowy, ekstrakt końcowy na poziomie 2-3 stopni plato. Alkohol między 2,5 a 3,3% alkoholu, czyli tu się trochę rozpędziłem na początku, bo więc między 3 a niecałe 4. IBU 20-30 jednostek, kolor od 4 do 8 stopni EBC. Aromat i smak. Chmielowość w skali do 5 na 2, słodowość na 2, estry owocowe na 1, kwaśność 0, bo zdarza się, że piwo nasze grodziskie jest porównywane z Lichtenainerem niemieckim, które jest piwem kwaśnym, a grodziskie nie może być kwaśne, więc to je zdecydowanie odróżnia. Dymność na 3 w skali do 5 i jeżeli chodzi o goryczkowość 4 na 5, czyli tutaj mi się w tym pierwszym pięknie zgadzało. Wygląd też jest pięknie opisany. Jeżeli chodzi o head volume, czyli rozmiar piany, no to 4-5, między 4 a 5, 4-5, to tak to śmiesznie napisane. Head retention. Tak, sobie tutaj. Chcesz się pokazać do kamery, misiu? Nie chcesz, trudno. Head retention, wydaje mi się, że to chodzi o koronkowanie. 4 na 5. Pani kapitan jest jednak bardzo proszona o zajęcie się psem i pilnowanie, bo zniszczy nam eksponaty. I mętność, czyli hejs na 0. To jest raz. Dwa, na odwrocie tej ulotki są mega fajne informacje, o tym już też nagrywa zresztą Tomek Kopera, ta informacja poszła szeroko, więc ja też o niej powiem, bo to jest genialna sprawa, dlatego że browar w Grodzisku chce podzielić się tym, jak grodziskie powinno smakować, jak powinno pachnieć, i dzieli się swoją recepturą. I teraz tak, na stronie browargrodzisk.com można dowiedzieć się o szczegółach i dają namiary na sód wędzony dębem pszeniczny przygotowany przez Bruntala z Czech, na chmiel tomyski z Polish Hopsa i niedługo w White Labsie będą dostępne oryginalne drożdże grodziskie. Czyli moi drodzy, to jest w ogóle fantastyczna sprawa, bo browar w Grodzisku, browar Grodzisk dzieli się tym, dzieli się recepturą, nie tylko recepturą, bo też pokazują, słuchajcie, bierzcie te składniki, my je dajemy approve, ważcie piwo grodziskie. No i faktycznie piwo grodziskie jest ważone na całym świecie. Zresztą, moi drodzy, srebro, bo jak widzicie, ja mam brązowego i złotego medalistę, nie mam srebrnego, bo brąz to był browar z Brazylii. Dona Lupulina Cerveza Especiales, Especias, tak? Jakoś tak? Za Dona Lupulina Grodziskie. No i też fajnie, moi drodzy, fajnie, i powiem to z pełnym przekonaniem, fajnie, że to nie jest kategoria Gracer, jak się też mówi na Grodziskie, chociażby w Stanach. Tylko mamy kategorię piwo, Grodziskie Beer, tak? I tutaj Grodzisk, proszę bardzo, rozdał. No i oczywiście w całym zamieszaniu zapomniałem dodać w piątek przy nagrywaniu testu małego, wielkich grodziszy informację o kaloryczności piwa z Grodziska, bo dostałem informację, jest to informacja zakulisowa,
że w 100 ml grodziskiego mieści się około 27 kcal, a więc poniżej 150 kcal w pół litrze piwa. I to też jest wiadomość, o której powinniśmy pamiętać, mając z tyłu głowy to, kiedy sięgamy po piwo, bo jest to piwo o dość niskiej zawartości kalorii. No bo w standardowym Eurolagerze 200-250, no a tutaj zdecydowanie mniej, a to na pewno jest duży plus, kolejny zresztą, dla piwa grodziskiego. Co ciekawe, jak zwrócić uwagę, to jest warka konkursowa z terminem przydatności do 12 czerwca 2025 roku. Jeżeli ktoś z Was ma tę butelkę, 12 czerwca 2025 to jest warka konkursowa. I tutaj na etykiecie macie napis piwo z grodziska. Natomiast świeża warka. Piwo grodziskie, oryginalne, etykieta się zmieniła. Już wychodziłoby na to, że ekipa ma prawo do używania nazwy piwo grodziskie. Ja mam warkę z przydatnością do 16 października 2025. Wydaje mi się, że Marcin podesłał najświeższą. Porównam sobie obie etykiety, ale tak jak w przypadku grodziskiego z nieczajny szału piw, smaków, piwa, samych kraftów i arecki bez bloga, receptura i parametry są te same, tak tutaj też mamy 7,7% ekstraktu wagowo, alkohol to jest 3,1%, objętościowo goryczka 4/10, pięknie napisane piwo, naturalnie wysycone, pi schłodzone, tak, no dokładnie, temperatura serwowania 4-6 stopnie Celsjusza, więc wszystko jest tak samo. Troszkę inne są historyjki, ale nie wiem, czy to z tych morskich opowieści. I czytam składniki. Woda z grodziska wielkopolskiego, sód pszeniczny suszony dymem dębowym, chmiel Magnum Tomyski, drożdże grodziskie. Obie butelki bardzo podobne, różni etykieta, czyli piwo z grodziska, konkursowa warka, piwo grodziskie, to jest już warka świeżutka. Dobrze. Chyba mamy to. Zacznijmy od otwarcia piwa z grodziska, czyli warka konkursowa. I nalewamy. No, piana się już od razu piękna, solidna buduje. Proszę bardzo. Klarownie. Znaczy jest tam lekkie zmętnienie, ale tak jak mówię, może z tych drożdży na dnie. Dobrze, w każdym razie teraz warka świeża. Warka świeża będzie w Silesii. Warka świeża będzie w Silesii. Warka świeża będzie w Silesii. I ona, zobaczcie, dzieje się bardzo podobnie. Jestem w ogóle niezdziwiony, tak jak się zadziało w tym piwie, czyli na starcie lepsza piana zbudowała się w warce konkursowe. Ja sobie to zamienię tak jak stoją butelki. Dobrze. Tak jak stoją butelki. Mam nadzieję, że też już nie pomylę się. Ale w sumie ja to poznam. Czy ja to poznam? Tak, poznam. Dobrze jest ustawione. Wracając. Oba piwa lekko hazy są, to trzeba przyznać. Piana się ładna zbudowała, wyglądają pięknie. Silesia Beer Fest to była warka konkursowa. Tak. Tak. Ale się teraz zawiesiłem, słuchajcie. Naprawdę jestem tak zmęczony, że to jest masakra. Ale zostawmy to. Kapsel oryginalny, w sensie browar grodzisk. Natomiast słuchajcie, ja w tym miejscu sobie jednak zrobię pauzę, przewinę i sprawdzę, co do czego nalałem, żeby nie było potem fopa. Także wracam do Was za chwilę. No i by było, i bym się pomylił. Tak to jest. Piątek, 20.05. Zostawmy. Warka, która poleciała na konkurs.
dym subtelny, delikatny. Estrowość, ja nie wiem, czym powiedział, że ta estrowość jest tak na jeden, jak sugerowała nam ta fantastyczna ulotka, tylko raczej na dwa. Ale jest słodowość, jest rzeźkość, no pięknie pachnie to piwo. I znowu, w świeżej warce, w świeższej, dymność jest na poziomie wyższym, natomiast już od razu mogę powiedzieć, że w piwach z Nieczajny, z szału piw, samych kraftów, smaków piwa, Arecki bez piwa, strasznie ciężko się wymawia tej kooperacji, ta dymność jest wyższa. Ale jest oczywiście fajna, ona jest nieprzebijająca się, nie przytłaczająca absolutnie. Bardzo przyjemna jest estrowość w tym piwie. Tu bym powiedział, że już jest w tej świeżej warce bardziej na jeden. Tu czuję więcej owoców, kojarzy mi się to troszeczkę, no i tutaj znowu, z taką gronowością szampańską. Chociaż nie od tego wzięło się piwo szampańskie, w sensie polski szampan, tak się mówi o Grodziski. Przyjemna słodowość, naprawdę świetnie pachną te piwa. Wasze zdrowie. Lekkie, zwiewne. Goryczka umiarkowana. Tutaj na pewno jest zdecydowanie wyższa. Ale nadal fajnie jest zaznaczona. Bardzo lekko się to pije, warka konkursowa. Zobaczmy, jak świeża warka. Stoją bardzo blisko siebie. Naprawdę zastanawiam się, zaraz spróbuję, czy bym odróżnił tak w ślepym teście. Nasycenie jest wysokie, co już tutaj zaczynam w żołądku odczuwać. I też goryczka umiarkowana, wydaje mi się, że w tej konkursowej warce nieco wyższa. Chyba nieco wyższa, więc troszkę się te piwa faktycznie między sobą różnią, ale dalej są naprawdę przegenialne, przewspaniałe piwa. Lekkie, rzeźkie, zwiewne, goryczkowe, słodowe, chmiel. Z takim właśnie charakterem ziołowo-ziemistym gdzieś tam jest zaznaczony. No fajnie się to pije, naprawdę ja lubię. Ale trzeba pić powoli. Bo no, nagazowanie tego piwa jest dość wysokie. Dobrze, tu mamy konkurs. To jest świeża warka. Tak, to jest konkursowa, bo ta dymność jest mniejsza. No to teraz porównajmy sobie bezpośrednio. No, Nieczajna z ekipą zdecydowanie więcej dymu. Estrowość na podobnym poziomie, bardzo przyjemnie. Nieczajnie więcej goryczy, tutaj troszeczkę większy balans, może to spowodowało te różnice, ale mi osobiście, z moimi gustami uwielbienia dla piw bardziej goryczkowych, nie mówię jakichś tam przeginek, bardziej mi smakuje kooperacja tych wszystkich ekip, które się ogarnęły, jeżeli chodzi o warkę konkursową. Jeżeli chodzi o świeżą warkę, tutaj chyba jeszcze musi się troszeczkę ta chmielowość w połączeniu z tym dymem troszkę poukładać, bo ona delikatnie gryzie. Ta goryczka jest wysoka, zdecydowanie lepiej jest ułożona w tej konkursowej warce. Tutaj jest dość hardo, ale mi smakuje. Natomiast bardziej mi odpowiada w tym zestawieniu, czyli świeża warka, Nieczajna,
Browar Szał Piw, same krafty, smaki piwa, areski bezsmakowe versus browar w Grodzisku. Bardziej mi smakuje browar w Grodzisku. Co nie zmienia faktu, że wszystkie te piwa są piwami fantastycznymi. To są naprawdę świetne, cudowne i wspaniałe piwa grodziskie. Bardzo ładnie skomponowane. Cieszę się, że się różnią między sobą. Te mniejsze buteleczki zdecydowanie bardziej dla osób lubiących goryczkę, z większą intensywnością dymu. Ale jakbym miał kogoś zachęcić to do picia piw dymionych, to bym wybrał piwa z Grodziska, dlatego że są bardziej zbalansowane, mniej intensywne w swojej dymności i w swojej goryczkowości, że tak powiem. No i tyle, moi drodzy, mamy to. Fajne porównanie, bardzo się cieszę. Ja sobie teraz odstawię, słuchajcie. Ale by było. Odstawię sobie te szkiełka na bok, bo finalnie chciałbym za finalistów wszystkich kategorii wznieść toast i chciałbym to zrobić. Tu mi zostało chyba niewiele. Tak. Chciałbym to zrobić w szkle, które jest do tego predystynowane, czyli przelewam sobie złotego medalistę do kieliszka z browaru w Grodzisku. No słuchajcie, pięknie się to prezentuje. No nie mówcie, że wam się to nie podoba. Piękna piana, piękne piwo. Lekkie. Naprawdę te nieco ponad 3% alkoholu to jest rzecz, która jest cudowna. Ja uwielbiam latem pić piwo grodziskie. A z takiego szkła będzie to naprawdę bardzo, bardzo duża przyjemność. Jeszcze raz. Zdrowie medalistów. Chapeau za to, że tyle medali w tym roku Polska przywiozła z European Beer Star. Otwartym pozostaje to, co z pozostałymi nowofalowymi stylami, bo to mnie cały czas zastanawia. Może w kolejnych latach więcej browarów zdecyduje się na wysłanie piw na ten konkurs, czego też im życzę i też za to piję. I oczywiście również wasze zdrowie. Komentarze mile widziane, wasze wrażenia z picia piw grodziskich. Także, bo grodziskie to jest naprawdę piękny styl. Wasze zdrowie.